Będąc młodą lekarką, która usunęła z przychodni sterylizator, bo jej nie pasował do koncepcji, jak się teraz mówi w polityce, wszedł raz do mnie pacjent z jednym policzkiem, wzdętym aż do przesady. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Miałem abstrakcję zęba i spuchło mi ryło. Proszę zatem otworzyć jamę. O. Na oko nic nie widzę, ale mogę ciachnąć skalpelem i zajrzeć do środka. Tylko nie skalpelem. Przyszłem wyłącznie po receptę na antybiotyk. A może jednak ciachnę. Wie pan, po przerwie psychoanalitycznej tak wygłodniałam chirurgicznie, że na byle wyrostek, cystę albo i wrzodak rzuciłabym się jak wilczyca. To może inną radą, dziś raczej nie. No cóż, jak pan taki bojący, to przyniosę receptę zaplecza. Niestety mam własną, o. Pani doktor, tylko podpiszę i śluz. Proszę bardzo. Tylko czytelnie. I tu jeszcze adres, data urodzenia i PESEL. Ohoho, to farmaceuci mają teraz aż takie wymogi? A jak? Wyszło nowe zarządzenie i kontrol. Wzruszyłam za pomocą ramion. Podpisałam się jak chciał. Pacjent schował świstek. Zrewanżował się domyślnie na parapecie i już miał wyjść. Gdy nagle coś mnie tkło głośno. A proszę mię pokazać tę receptę. A po co? A bo ją pan zagiął od góry i nie miałam jasnego status quo. Czy pan przypadkiem nie zbiera podpisów na prezydenta? Widzę, że ta medyczna rączka jest jasnowidzęca. Istotnie, przypadkiem zbieram. I nie wstyd panu? A niby dlaczego? We wojsku zbierają na tego z wąsem. We policji na tego od drabiny. Jakiej drabiny? No co, uciekł na drabinę. A na pomniejszych zbierają a to w straży pożarny, a to w Radzie Pracowniczy, a to w szpitalu przy liście płac. A ja jestem prywatny obywatel i też mogę sobie wyborczo poszaleć, nie? A jakbym na pana doniesła za wyłudzenie? No? A do kogo? Służby specjalne same umaczane, a do sądu to zanim by się z tyłkiem ruszył, już by było następne wybory. Wie pan, tak pięknie i obrazowo przedstawił mnie pan naszą rzeczywistość, a ja? Że prawie mnie pan przekonał. A widzi pani doktor? Ha. A jakbym jeszcze poprosiła o rąbek tajemnicy, na kogo mianowicie złożyłam swój podpis? A nie powiem. A czym pan wypchał policzek? O watą. Oj, figlarz. No, to do zobaczyska w czasie obywatelskiego obowiązku. Żegnam stukrotnie. Pacjent wyszedł, unosząc mój podpis. A ja rozśmiałam się perliście z całego quo pro quo. Ale potem westchłam, bo czy aby to wszystko jest poważne dla 40-milionowy naród w przededniu Europy? Do usłyszenia.